antidotum, pora na 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 antidotum. Pora na antidotum? Pora na antidotum! Pora na antidotum? Rety! Słomki. Jakbym trafiła do słomkowego nieba. Organiczne słomki, wegańskie słomki, czerwone słomki, niebieskie, czerwono-niebieskie. Czyli po prostu fioletowe, mam rację. Nie powinieneś być teraz w szkole, chłopcze. Pora na antidotum, pora na antidotum, pora na antidotum, pora na antidotum. Planuj, bocie, nie widzisz, że jestem w trakcie waszego... Bajka? Bójka? Moje siostry są wielkimi guźcami? Wiesz, jeśli nie poda się antidotum, to skutkiem ubocznym może być guźcowatość. Teraz mi o tym mówisz? Jestem planuj botem, a nie informuj botem. Słuchaj, nie mam czasu na żarciki. Sprawa jest poważna. Zrobię potrójne salto w tył i powstrzymam swoje guźcowate siostry przed zniszczeniem miasta. A ty kup słomki, które wybrałam. Zlot food trucków. Hej! Wyszłam na 5 minut, żeby załatwić coś bardzo, bardzo ważnego, a wy zamieniacie się w guźce? Pomyślałyście w ogóle o konsekwencjach? O mnie? Teraz w szkole będą na mnie wołać za odguźcowatych sióstr, a ja im na to... Tu. Macie się zatrzymać! Wrócę za kilka minut, mój ty kochany stolowy rydwanie. Rany, jak ja cię kocham. Au. Pora na antidotum, 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 pora na antidotum. Daj mi to. Mój ty cudowny! Muszę powiedzieć, że ze wszystkich swoich osiągnięć najbardziej dumny jestem z moich dziewczynek. O, jakie to urocze. Są takie odpowiedzialne. Mogę zostawić je same w domu i mieć pewność, że zupełnie nic nie zepsują. No dalej! Siostro! Jak już mówiłem, anti... Jak zmusić je do wypicia antidotum? Mów, jak mam je zmusić do wypicia! Weź lekarstwa, łyk, raz i dwa. Leci samolocik, powiedz a! Piosenka! Racja. Nadlatuje samolocik, wy małe świnki. Zbliżamy się do celu, zbliżamy się do celu, zbliżamy się do... Na razie, robociku. Pora na piosenkę! Weź lekarstwa, łyk, raz i dwa. Leci samolocik, powiedz a. Weź lekarstwa, łyk, raz i dwa. Leci lekarstwo, dziewczyny! Zabieram was do domu. Jaki biedny, sponiewierany ptaszek. Ojej, ależ to urocze. Hej, profesorze. Brawurka opiekowała się wami pod moją nieobecność? To było proste. A teraz, jakby ktoś mnie potrzebował, to będę oglądać moją ulubioną sędzię Trudy. Wygląda na to, że masz świnkową wysypkę. Ten piękny szczyt odebrał mi już tak wielu przyjaciół. Jednak mnie nigdy nie pokona. Pora na antidotum.